Hej, polskie marki znowu to zrobiły. Znowu wypuściły mnóstwo interesujących produktów. Pobawimy się dzisiaj też takimi rzeczami, o które cały czas prawie że codziennie pytacie mnie na Instagramie. Wy wiecie o co chodzi. Dzisiejsze tło też nie jest przypadkowe, bo będziemy się bawić fioletową paletą. Ogólnie zobaczymy sobie, co z tych nowości jest warte zainteresowania, a co sobie lepiej odpuścić. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Pielęgnacja nałożona, to możemy przejść do makijażu. Najwyraźniej moja cera była ostatnio zbyt jednolita, bo miałam chwilę słabości i się znowu powyciskałam. No tak, ale dajcie mi kilka tygodni i dzięki Focus Pigmentation Essence znowu będzie bardziej jednolita. Ujawiam to serum, po prostu nie wiem jak mogłam bez niego żyć. To też jest przy okazji wyoli. No i przy okazji trochę też spaliłam następny krok, bo podkład też dzisiejszy jest właśnie z wyoli botanika. To, ile ja dostałam wiadomości na Instagramie i udostępnień posta od Veoli, że coś takiego się pojawiło i czy będę testować, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Nie wiem właściwie czemu to wywołało u Was aż takie zainteresowanie. Po prostu wiecie, nowy krem BB wyszedł na rynek, a Wy po prostu czy będziesz testować, czy będziesz testować? No tak, oczywiście, że będę testować. A wręcz powiem Wam więcej, ja już to przetestowałam. To mniej będzie mu dzisiaj pierwszy raz, kiedy tego używam. I ja ten krem BB testuję już od jakiegoś Półtora tygodnia, może dwóch tygodni, żeby właśnie móc powiedzieć co nieco na temat nie tylko jego wyglądu na skórze, ale też trwałości. Według producenta jest to wygładzająco kryjący krem BB o lekkiej formule z kwasem hialuronowym i naturalnymi cyklopeptydami. Portect. Ma 96% składników pochodzenia naturalnego, SPF 20, satynowe wykończenie i ja akurat mam odcień 03W Golden Beige. Jeszcze zanim przejdziemy do aplikacji, pokażę Wam jedną sprytną rzecz. To jest taki chyba event, bo nie przypominam sobie, żeby do tej pory było to rozwiązanie stosowane, że możemy sobie wyjąć tę część właśnie z próżniowym opakowaniem i z pompką i dokupić po prostu wkład i do naszej szklanej buteleczki włożyć, wiecie, kolejną sztukę. Co jest bardzo fajną rzeczą, mnie zawsze bolało, jak musiałam, wiecie, ładną szklaną buteleczkę wyrzucić, żeby kupić nowy podkład. Także za to od razu ogromne plusy. Oprócz kremu BB, oli wypuściło jeszcze gąbeczkę, e, tylko że moja gąbka akurat już jest wielokrotnie używana i ona już jest właściwie przeznaczona do mycia, więc tylko ją wam tak pokazuję. E, jest wytłoczony tutaj napis weoli Botanika, e, jest takim właśnie jakby miejscem na baking i jest cudownie mięciutka i jest naprawdę świetna. Także gąbka, e, jest naprawdę godna polecenia. A ja dzisiaj nałożę ten krem Bibi, jedną z moich ulubionych gąbeczek, hmm, czyli z Donegala ten jelonek. On jest przesłodki i te gąbki też są fajne. Konsystencja tego kremu Bibi, jak widzicie, wcale nie jest lekka. On jest y, opisany jako y, krem Bibi o lekkiej formule. Dla mnie ona lekka nie jest. On jest dla mnie takim tradycyjnym kryjącym podkładem, bym powiedziała. Zobaczcie zresztą, jakie on ma krycie. nie? Mogę rozprowadzać i rozprowadzać. Wycisnęło mi się trochę zbyt dużo z tej pompki. O, masakra. I tak, ten odcień 03 jest na mnie trochę za żółty. Mamy ogólnie w ofercie dwa ym, kolory neutralne i dwa kolory ciepłe. I jak mam być szczera, to te ciepłe są bardzo, bardzo, bardzo żółte. Ja będę musiała użyć zaraz mm, różowego pudru, żeby wiecie, trochę to zneutralizować, bo no, jest dla mnie po prostu za żółty. Natomiast jeżeli chodzi o jego formułę i o jego trwałość, no to. Jest naprawdę rewelacyjny. Wręcz nie powiedziałabym, że to jest krem BB, tylko po prostu właśnie kryjący podkład, który też bardzo dobrze się utrzymuje. Zaraz sobie nałożę jeszcze na czoło, ale na razie rozklepię to, co tutaj nałożyłam. To jest krem BB o takim właśnie satynowo-matowym wykończeniu. Dla mnie on jest bardzo kryjący. I wręcz bywały dni, kiedy nie musiałam w ogóle go pudrować. W sensie wiecie, boków twarzy, nie musiałam go w ogóle pudrować, bo na mojej cerze do tego stopnia dobrze się utrzymuje. No i też, jakby idąc tym tokiem rozumowania, powiedziałabym, że on będzie bardzo dobry do cer normalnych i mieszanych. Na tłustych myślę, że też mógłby się sprawdzić. Tak, wiecie, jakiś jakoś mocniej przypudrowany. Na bardzo suchych. Nie wiem, nie jestem przekonana. Co prawda jest tutaj właśnie ten kwas hialuronowy i on ma nam dostarczać nawilżenie twarzy, no ale wiecie, podkład w mojej filozofii, podkład nie jest od tego, żeby nam twarz nawilżyć. Dołożę jeszcze tutaj jedną porcję na czoło i a propos tego nawilżenia, to jest jeszcze jeden myk, bo to nie ma być tylko krem BB, który nam wiecie ujednolica cerę i jest po prostu elementem makijażu. To jest jeden z tych produktów, który łączy w sobie zarówno pielęgnację, jak i makijaż, bo producent obiecuje, że Drop of Perfection przy dłuższym stosowaniu poprawia jędrność i elastyczność skóry, zwęża pory przy regularnej aplikacji ma działanie antyoksydacyjne, jest bezzapachowy, dostosowany do potrzeb skóry wrażliwej. No i właśnie ma też wygładzić nierówności skóry. Także obietnice są bardzo. Wygórowane. Um, oczywiście, no nie używam go jeszcze aż tak długo, żeby wiecie, um, zauważyć um, jakieś takie długofalowe benefity. Co mogę stwierdzić na ten moment, to fakt, że rzeczywiście bardzo dobrze się utrzymuje. Um, bardzo ładnie wygląda na skórze. On jest um, mocno kryjącym produktem. O, jeszcze Wam tutaj zrobię jednego słocza. Zobaczcie. On jest gęsty. On jest dość gęsty i, i ma bardzo mocne krycie. Jakbym teraz rozsmarowała to, co tutaj wycisnęłam, to mogłabym sobie całą rękę umalować. A wiecie, że ja lubię tego typu produkty, bo mogę użyć ich po prostu mniej. Także tak Drop of Perfection wygląda przy jednej warstwie. Wycisnę jeszcze odrobinę i nałożę sobie tradycyjnie tutaj na środek policzka, bo tym bardziej dzisiaj tego potrzebuję. Ale zwróćcie też proszę uwagę na to, że ten nieprzypudrowany krem BB nie błyszczy się tak mocno jak na przykład podkład z ostatniego filmu. Tak, czyli naprawdę to satynowe wykończenie jest zauważalne. Czy ja muszę zmieniać jego odcień? Wydaje mi się, że dość dobrze dopasował do szyi. Bo to jest to, że jak używam samopalacza, to ja nigdy nie wiem, jakiego koloru będę następnego dnia, bo wiecie, no każdego dnia ten samopalacz się trochę zmywa, nie? a później zaraz po aplikacji jest najbardziej intensywny, więc to się cały czas rusza. I ostatnio po prostu mieszałam sobie te dwa odcienie, czyli 3.0 i 2.0, który też jest ciepłym odcieniem. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Różnica. To jest dwójka, a to jest oczywiście trójka. Nałożyłam sobie już korektor, bo nie mam do przetestowania żadnego nowego korektora, ale jest to idealny moment, żeby przetestować puder z ostatniego filmu, właśnie w roli pudru pod oczy. Także mam nałożony puder z um, Hourglass, a to jest Vipera Puder Różany. W Waszych poleceniach zaznaczaliście, że on się do tego świetnie nadaje. No, powiem Wam, że mieliście rację. Zobaczcie, jaki jest Photoshop z pudrem i bez pudru. Uwielbiam ten efekt. Od razu Dolina West znika. Nie, ona po prostu się robi mniej widoczna. Ale rzeczywiście. What? Mega. On mi się bardziej podoba na skórze pod oczami, na okolicy pod oczami, niż mi się podoba na całej twarzy. Tylko jest to puder bez drobinek, tak? On Wam nie rozświetli. Więc jeżeli jesteście fanami takiego bezdrobinowego wykończenia pod oczami, to proszę bardzo. Jako puder pod oczy on wygląda rewelacyjnie. I to taki dość pojemny puder pod oczy, nie? Bo on ma jakieś 11 gramów. A kosztuje coś około 30 zł, więc naprawdę gdybyśmy go używali tylko pod oczy, to będzie super wydajny i super cena. Bardzo ładnie wygląda. Wygładza, nie wygląda sucho polecajka. Jaka ładna wymiana poleceń. Wy polecacie coś mi, ja polecę coś wam. Na czoło nałożę też nowy puder i to jest puder z AA Dust Matte Loose Powder. Nigdy go wcześniej nie używałam. Jeszcze zobaczcie, nówka sztuka. Mm, on mi się wydaje takim bardzo mocno matującym pudrem, typu puder ryżowy. Producent mówi, że to jest puder sypki matujący, utrwalający makijaż wzbogacone o ekstrakt z owoców akai i wyciąg z aloesu, produkt hipoalergiczny. I ja bardzo lubię czoło utrwalać techniką Ewy, czyli, znaczy na pewno ktoś jeszcze tego używał wcześniej, bo zaraz ktoś mi napisze, tylko po prostu ja to spróbowałam za namową Ewy i spodobało mi się. Czyli taki jakby baking, czyli najpierw odbijamy sobie, wiecie, nadmiar, większość tego pudru z gąbeczki i dopiero taką zmatowioną gąbką Utrwalamy skórę i to mi się świetnie sprawdza zarówno na czole, jak i tutaj w okolicy ust. Nie używam tylko tej metody do utrwalenia sobie korektora pod oczami, bo czuję, że zabieram trochę krycia tego korektora. Nie wiem, może mi się wydaje, ale rzeczywiście jakoś tak, wiecie, mam wrażenie, że lepiej wygląda i lepiej leży w momencie, kiedy przybuzuję go normalnie pędzlem ale fakt faktem, że taki sposób pudrowania okolicy pod oczami bardzo ją wygładza, tak dosłownie ją fizycznie rozprasowuje, bo wiecie, nie macie takiego pociągnięcia pędzem, nawet delikatnym pędzem, tylko takie wprasowanie i utrwalenie skóry w bezruchu. więc ona się wydaje gładsza. I tak wygląda skończona baza. Czy jestem flawless? Całkiem. Wiem, wiem, nie powinny używać słowa flawless, ale... No, nie ma polskiego odpowiednika. Flores to jest bez skazy. to nie oddaje tego samego. Wiecie, flores to jest cały, cała filozofia. Jak mi zaniecie dobre, dobry zamiennik w języku polskim dla słowa flores, który będzie jednym słowem i będzie oddawał ten sam charakter co to słowo po angielsku, to śmiało piszcie w komentarzu. Yy, mia miałam Wam jeszcze mówić o pędzlach. Jeżeli o pędzle chodzi, to pod oczami był oczywiście numer 28, a twarz pudrowałam 27, czyli duży puchaty. OK. Przechodzimy do brązera różu i rozświetlacza. A nie, kłamie. Najpierw chciałam sobie nałożyć błyszczyk na usta. I przygotowałam sobie lip booster znam. Nigdy go jeszcze nie używałam, tylko jak się okazuje, to to nie jest po prostu błyszczyk czy olejek, tylko to jest transparentny topper powiększający usta. Zawiera olej, chochoba i witaminę E. Także zobaczymy, czy będzie robił. No bo on taki, wiecie, w konsystencji w opakowaniu wydaje się po prostu być olejkiem, ale zobaczmy. Dość mało się nakłada tego produktu. Ale na ustach jest bardzo przyjemny. Nie mogę się napatrzeć na to, jak ładnie wygląda ten puder z wipery pod oczami. Naprawdę wygląda 100 razy lepiej niż na twarzy. Przynajmniej u mnie tak jest. Nie no, na twarzy też źle nie wyglądał, ale pod oczami... Mm. Dobrze, bronzer, róż i rozświetlacz. Tak się akurat złożyło, że będąc dzisiaj w Lidlu... Zauważyłam, że Paese wypuściło edycję limitowaną do Lidla. To jest zdziwko, co? I mają tam między innymi taki limitowany brązer, róż i rozświetlacz właśnie w pojedynczych opakowaniach. Tego rozświetlacza nie będę używać na twarzy, bo mam inny do przetestowania. On mi w swojej konsystencji przypomina cień foliowy, które Paese miało kiedyś w swoim asortymencie. Nie wiem, czy dalej mają, bo on jest taki jakby... Widzicie, jak się go nałoży za dużo, tutaj widzicie na czubku palca, to on zaczyna jakby się łapać sam siebie. Także na twarzy może być bardzo intensywny, bo zobaczcie na dłoni. Delikatny to on nie jest. I jest też brązer. To wszystko jest tylko w jednym odcieniu. Tak, jest jeden brązer, jeden róż, jeden rozświetlacz. Tam są chyba jeszcze pomady do brwi i paleta cieni. Brązer wydaje się być taki neutralny w kierunku do ciepłego, co powinno na mnie dobrze wyglądać. Ma bardzo ładniutki kolor i jest niesamowicie łatwy w aplikacji, bo on ma w sobie taką minimalną ilość, jakby perły albo drobin rozświetlających, przez co nie wygląda sucho-animatowo i się po prostu aplikuje bezproblemowo. Jeszcze taka ciekawostka, jeżeli chodzi o cenę tych produktów w Lidlu: one kosztują chyba 9,90. Ale z paragonu odjęło mi się 8,99, więc pewnie przy zakupie dwóch czy trzech produktów jest właśnie jakaś taka spora promka. Także naprawdę wychodzi na to, że jeden z nich kosztował mnie kilka złotych, a naprawdę ten brązer zapowiada się bardzo ładnie. Brązer oczywiście ładniej wygląda, jak przebiega po gładkiej skórze, a nie po niedoskonałościach, no ale wiecie, niektórych rzeczy nie przeskoczymy. Nałożę sobie jeszcze ten róż. I to jest odcień Peony. Czy bronzer ma kolor? Natural po prostu, a rozświetlacz to Light Glow. Jaki on ładny glow daje. Ten bronzer też jest jednym z moich ulubionych właśnie do różu. Nie tylko kremowego, ale i pudrowego to jest 22. Czyli wychodzi na to, że warto się przejść do Lidla po takie małe perełki z paese. A od bronzera to był numer 23. A mówię, że nie będziemy używać tego rozświetlacza, bo mam inny, bo patrzcie teraz na to. To jest nowy rozświetlacz z Bell Powder and Glow Highlighter w odcieniu 01. On ma chyba tylko jeden odcień. Sypki rozświetlacz, sypki puder rozświetlający do twarzy i ciała. No i panie i panowie, tutaj może Nie będę nic mówić. Po prostu nałożę go na skórę. Ta strona jest gorsza pod względem niedoskonałości, ale spróbujmy się skupić tylko na rozświetleczu. O, no, no. muszę tej samej dawki użyć jeszcze po drugiej stronie. Bo to jest wręcz niemoralne. Mam plastikowy policzek. Masakra. On mi bardzo przypomina ten rozświetlacz z... Tak go, wiecie, trochę wpracuję i zabiorę jego nadmiar. Bardzo mi przypomina ten rozświetlacz z... z Moja, z Contigo. Tamten jest trochę bardziej złoty, a ten jest, wydaje mi się, że jaśniejszy. Jak go już uspokoimy, to wygląda jak całkiem normalny rozświetlacz. Może dla mnie jest troszkę za chłodny, bo takie, właśnie, super jasne rozświetlacze, takie bardzo wyraźne rozświetlacze, mają chyba trochę srebrnej ym, perły w sobie albo coś w tym stylu. A jeśli chodzi o ten błyszczyko olejek, znam to. Nawilża, bo nawilża, ale nie czuję żadnego powiększenia, i też nie widzę żadnego wycie, uwypuklenia, czy też wyprasowania tych y, zmarszczek, czy tam linii na ustach. Nie, nic z tych rzeczy, jednak w kwestii powiększania, czy też ujędrniania ust, to Everine nie ma sobie równych. Umalowałam brwi kredką, to jest kredka z Glam Shopu numer 3 i przechodzimy do żelu do brwi, bo są też nowe żele na rynku i to są żele z Heian. Ja mam dwa kolory, brąz i bezbarwny. Brązowym nie do końca umiem się malować, ja nie przepadam jednak za takimi wiecie, barwionymi żelami. Staram się trochę urozmaicić mój makijaż brwi i ogólnie mój makijaż, i po tym filmiku właśnie z Ewą, bo my go już kręciłyśmy, wiecie, jakiś czas temu, nawet po paznokciach widać, starałam się właśnie tak, wiecie, na takie szybkie dni e, używać tylko brązowego żelu. Dalej nad tym pracuję, ale jednak moja strefa komfortu to jest e, żel bezbarwny. I z tym żelem do brwi jest tak samo jak z tym kremem BB. Ja już go używałam wcześniej. Jedyne do czego mogłabym się przyczepić to to, że wolałabym, żeby ta szczoteczka była trochę mniejsza, trochę bardziej precyzyjna. Ale i tak można sobie tutaj elegancko wszystko umalować. Jeśli chodzi o moc utrwalania tego żelu, to powiedziałabym, że on jest taki średnio mocny, bo albo inaczej, on będzie mocny za jakiś czas, bo jest dość wodnisty, i przez to trzeba chwilę poczekać, zanim on zacznie zastygać. I dopiero jak zacznie zastykać, to wiecie, można jakieś tam mm, niesforne włoski podoklejać do reszty. I na lewej brwi już mi tutaj cały ten żal zastyk. I wiecie. Test grywki i tutaj się nic nie rusza. Także jak już się ten żel utrwali i zastygnie, to mocno utrwala. Tylko ten czas utrwalania czy też zastygania jest trochę wydłużony. Także wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu dłuższego używania go. A że ja codziennie zmieniam żel do brzywi, po prostu biorę pierwszy, lepszy, który mi się napatoczy, to on może jeszcze nie miał aż tyle um, możliwości albo nie miał jeszcze tyle powietrza wtłuczonego do środka, żeby jakoś super zgęstniał. Ale każdy żel prędzej czy później gęstnieje. Jakby co? Siła utrwalania jest mocna. Brwi utrwalone, moglibyśmy przejść do makijażu oczu, ale. Na chwilę się na tym elemencie zatrzymamy, znaczy nie na belwiach, tylko jeszcze na cerze, bo zapomniałam Wam powiedzieć o tych nowościach. Razem z tym szybkim rozświetlaczem Bell wypuściło jeszcze dwa utrwalacze. Jeden to jest po prostu Mist and Set Fixing Spray, czyli po prostu mgiełka utrwalająca, a drugi to jest Mist and Shine Fixing Spray, który trzeba wstrząsnąć przed użyciem. I z tego co widzę, on ma takie Mikrozłote drobinki w sobie. Oczywiście z natury ciągnie mnie bardziej do blasku, więc ym, spryskam sobie twarz tą rozświetlająco, utrwalającą mgiełką. A ja to jest gęste w ogóle. Przed użyciem trzeba szejkolować. Trzeba trzymać dość daleko. Yy, Widzicie, wysuniętą rękę, bo dość mocno sprayuje jest to dość agresywny spray, że tak. Wiecie, mocna siła wyrzutu. I co? Jest tam jakoś specjalnie dodatkowo rozświetlona? No, bo ja tego nie widzę. Szczerze mówiąc, to nie widzę różnicy. Jedyne co to um, czuję że rzeczywiście spryskałam się fixerem, wiecie, taki specyficzny mm, efekt jest na skórze, jak się um, taka utrwalająca mgiełka na skórze znajdzie, nie? Tak. Mam wrażenie, że ten makijaż zostałby ze mną przez 24 godziny. No dobrze, to przejdźmy do palety cieni. I mam tutaj paletkę z Eveline i to jest ta Mystic Galaxy Eyeshadow Palette. Musiałam zerknąć dwa razy, bo wydawało mi się, że jest napisane eyebrow. I mamy tutaj odcienie fioletu. I jest tutaj kilka takich kolorów, że ja mam ochotę nałożyć je na całą powiekę. Na przykład ten Mars albo Uranus. Mm. Ja dzisiaj nie będę wychodzić w tym makijażu nigdzie, także mogę sobie zrobić dwa różne makijaże oczu. Zacznę z tego najciemniejszego cienia: Earth. Tylko pytanie, czy uda mi się zrobić ten makijaż oczu bez obsypki. Ja też nie chcę tutaj zrobić jakiegoś super ciemnego makijażu. Więc muszę się ograniczyć, żeby wiecie, nie pokryć połowy powieki tym kolorem. I przejdę teraz do koloru Jupiter. To jest bardzo jasny na mnie odcień. No lekki osyp tutaj występuje. No ale, jak już to mówiłam wiele razy, specjalnie to, czy się cienie sypią, czy nie, nie ma dla mnie znaczenia, bo ja i tak przeważnie pracuję na obsypce pod okiem, w sensie pod dolną powieką. Ale, jeżeli do kogoś to jest ważne, to rzeczywiście tak, te cienie mogą się trochę osypać. Natomiast, jeżeli chodzi o takie nieosypujące się cienie to polecam zainteresować się paletką variete z Eveline, Bo tamte cienie są tak satynowe, że one się nie sypią w ogóle. Żeby nie przedobrzyć, to chyba na tym już zostawię. Teraz przejdźmy do cienia Mercury, który jest takim brzoskwiniowym kolorkiem. To jest ogólnie bardzo ładny kolor. Tylko obawiam się, że dla mnie jest za jasny. Jakbym była bez samoopalacza... To myślę, że wyglądałoby przepięknie. A teraz jest bardzo delikatny. Zobaczcie, bardzo ładnie się łączy z tym fioletem. Takie połączenie fioletu i brzoskwini to chyba jeden z moich ulubionych połączeń kolorystycznych. Dołożę trochę tego najciemniejszego koloru z palety, czyli Earth. Ale naprawdę ładnie się między sobą przechodzą tematy. Rozprostuję sobie najpierw ten korektor, a następnie nałożę cień Saturn. Czyli złoto. Takie fajne, pomarańczowe złoto. Uuu, ale powstał fajny dzienniaczek tutaj. No, podoba mi się ta paletka. Wezmę sobie jeszcze na czysty pędzel odcień Sun, bo to jest przepiękny odcień matowego beżu. I sobie jeszcze wszystko tutaj ładnie. Wyczyszczę, zwłaszcza tutaj ten wewnętrzny kącik. I jak mam być szczera, to tak. nie mam ochoty obciążać tej dolnej powieki teraz żadnym kolorem. Niech ten fiolet i złoto na górnej powiece tutaj um, grają pierwsze skrzypce. Więc na dolną powiekę nałożę po prostu ten brązer z paese. i to spełni funkcję takiego konturowania powieki, które powiększy oko, ale nie będzie się rzucać w oczy. Tak myślę nad makijażem na drugie oko i od razu mogę Wam powiedzieć, że bardzo mi się ta paleta podoba. Opierając się na dobrym, pierwszym wrażeniu pracy z cieniami na lewym oku i tym, jak wiele makijażu już przyszło mi do głowy, jak patrzę na tą paletę, to ma ode mnie okejkę. Może się wydawać, że to jest paleta bardzo ściśle określona kolorystycznie, ale nic bardziej mylnego. Ja mam ochotę w ogóle jeszcze ją tutaj wziąć na warsztat i pokazywam inne możliwości niż tylko te dwa makijaże dzisiaj. I nie niewykluczone, że to się stanie, ale dobra. Muszę coś na szybko jeszcze tutaj na drugie oko machnąć. A jakbyśmy tak pojechali niestandardowo i dali najpierw sobie wyprosujmy cały ten korektor i na to dali kolor Venus. Tak, po prostu. I zaraz go sobie rozblendujemy innym kolorem. Odcienie fioletu sprawiają, że jestem szczęśliwa. Ale wiecie co, mam wrażenie, że ta mgiełka utrwalająca, która miała być rozświetlająca, żadnego rozświetlenia mi nie dała. A jedyne co to dodała mi ciężkość na twarzy. Większość mgiełek rozświetlających sprawia, że rozświetlacz wygląda mokro. A ja mam wrażenie, że po tej mgiełce ten rozświetlacz stał się mniej intensywny i zaczął mm, nieładnie podkreślać fakturę. To nie? Coś tam mgiełka mm, nie do końca tutaj mi się sprawdziła. No i też y, warto odmienić, że bardzo ją czuję na twarzy. Znaczy Wcześniej makijażu nie czułam i przez to, że właśnie testowałam ten krem BB już wcześniej wiem, że to nie jest kwestia tego kremu BB, ale czuję, no, czuję obciążenia na twarzy. Wezmę ten brzoskwiniowy Mercury i rozblenduję go tutaj powyżej załamania. No niby jest trochę za jasny na mnie, ale też bardzo ładnie swoje tony pokazuje. I z tym fioletem wygląda bosko. Właściwie to na lewym oku nie musiałam używać brązera, bo przecież jest tutaj w palecie Cień Jupiter i on jest takim właśnie średnim brązem, który wygląda trochę jak, jak brązer. I jego ja właśnie nakładam na dolną powiekę. Rozświetlę jeszcze tylko wewnętrzny kącik. Hmm. No tak, jak mamy maty, co czy inaczej, jak mamy pełno blasku, to nałóżmy mat. Zobaczcie, jak ten beżowy jest napigmentowany. Troszkę uspokoimy ten fiolet. No ten beż ma naprawdę dużą moc. Wykończyłam makijaż oczu tylko przez przeklejenie sztucznych rzęs. Nie robiłam żadnej kreski ani nic. Tylko po prostu na takim kształcie zbudowanym przez cienie podkreśliłam rzęsy. No i wytuszowane są górne i dolne i przyklejone są sztuczne. To są z model Page Boy. Takie wyglądają mi po prostu na Ardell Whispies. I zostały mi do umalowania jeszcze tylko usta i przygotowałam sobie pomadkę, która ogólnie w opakowaniu wygląda przepięknie, ale jak będzie wyglądała na mnie, to się zaraz okaże. To jest Affect ze współpracy z Pro Makeup Academy w odcieniu Secret Romance. Zciągnę sobie najpierw tylko ten olejek z ust, czy tam błyszczyk. Ogólnie nawilża spoko, ale nie ma żadnego efektu powiększenia. No, kolor jest bardzo ładny. To jest, co prawda, jaśniejszy kolor niż to, po co przeważnie sięgam, ale myślę, że, że jeszcze łudzi mi na sucho. I tak wygląda skończony makijaż. Czas sobie wszystko podsumować. Zacznijmy od tego, co mi się najbardziej nie spodobało, co mnie właściwie rozczarowało na całej linii, bo kompletnie nie zrobiło tego, co obiecywał producent. I to jest tam giełka z Bell. Miała być rozświetlająca. Rozświetlenia żadnego nie widzę, wręcz mam wrażenie, że mi ten blask, który był zapewniony, olśniewający przez rozświetlacz został zabrany, no i czuję bardzo duże obciążenie skóry, ja mam naprawdę ochotę zmyć ten makijaż ze względu na tę mgiełkę. Mm, nie, kompletnie nie. Mam też wrażenie, że oprócz tego, że ta mgiełka stłumiła mój rozświetlacz, to dodatkowo tak go nie wiem, oblepiła, że on teraz niesamowicie, nie wiem, błyszczy się, ale wygląda sucho zarazem. Taki paradoks tutaj mi nastał, także ta, ta mgiełka kompletnie nie dla mnie. Rozświetlacz natomiast przepiękny, intensywny, mokry, dający się budować i wyobrażam sobie, żeby też bardzo ładnie wyglądał na skórze, gdyby go połączyć z jakimś, wiecie, normalnym pudrem matowym, na przykład, bo on jest tak, jakby nie wiem, lepki? Że wiecie, te e, drobineczki e, tego rozświetlenia się do siebie... O Jezu, nie mogę otworzyć. Że one się do siebie kleją. To jest ten typ pudru, ale jest po prostu cudowny, olśniewający. Olśniewający to jest chyba jedyny słuszny przymiotnik, który tutaj możemy przypisać. Jest cudowny, naprawdę. Także rozświetlacz Wam gorąco polecam. Gorąco polecam Wam również ten bronzer, jak i róż z Paese. O ile róż to róż, i na pewno takich różów będziecie mieć jeszcze mnóstwo, to ten brązer jest przepiękny. Prze on jest neutralny, ale idący w stronę ciepłego, więc zarówno na ciemniejszych osobach, pod, na tych po samoopalaczu, jak i na tych bladych, myślę, że będzie wyglądał ładnie, bo on nie ma w sobie takich cieplejszych, ceglastych tonów. Zaraz wam tutaj pokażę go w porównaniu z Bell. I raz, że on jest od tego Bell Oh My Bronze jaśniejszy. To zobaczcie, że ten jest o wiele cieplejszy. Natomiast ten dalej nie jest chłodny, więc naprawdę świetny odcień. Jeżeli jesteście osobami o dość bladej karnacji, ale chcecie nie tylko się wykonturować, ale trochę tak jakby ocieplić bez pomarańczu, no to ten brązer będzie dla Was idealny. No i za dyszkę, nie? Puder z AA pomimo pierwszego dość matowego wrażenia. Teraz powiedziałabym, że jest tak ładnie satynowy. Ja też się zagapiłam i od razu tą gąbeczką, to chyba już po kadrem robiłam gąbeczką, przypudrowałam sobie tutaj okolice właśnie wokół ust. I ten obszar ogólnie wokół ust też jest super wygładzony. I tak samo jak czoło, taki tutaj, ta skóra wygląda nieskazitelnie i jest bardzo ładnie wygładzona, bez takiego hamskiego matu. Więc też dobre wrażenie na mnie zrobił, a cudowne wyrażenie, już nie dobre, tylko cudowne, zrobił na mnie ten puder z wipery pod oczami. Tak jak mówiliście, mieliście 100% rację, jest boski. Wygląda zarówno ładnie na całej twarzy, jak i pod oczami. Wręcz, tak jak mówiłam w, w trakcie filmu, dla mnie on ma wyższy priorytet, jakby wyższy stopień na podium, jeżeli chodzi o wygląd na skórze pod oczami niż na całej twarzy. Naprawdę wow, wow, wow. Korektor utrwalony skóra wygładzona, ale nie wyglądająca sucho. Rewelacja. Ten krem BB, tak samo jak i gąbka, jak i serum i ogólnie sporo rzeczy z Veoli zasługuje na moją pochwałę. Producent obiecuje wygładzająco kryjący krem BB o lekkiej formule i ja się zgadzam z dwiema obietnicami z tych trzech. Bo jest na pewno wygładzająco kryjący. Czy ta formuła jest lekka? Jeżeli chodzi o jego konsystencję, to dla mnie nie, ale jeżeli chodzi o odczucie na skórze, to tak, no bo pomimo swojego mocnego krycia, to nie jest obciążający. Więc też jest wart Waszej uwagi, zwłaszcza, że mamy tutaj to wymienne opakowanie, czyli właściwie wymienny wkład, co no, według mnie jest hitem i więcej marek powinno pójść tym tropem. No tak, przecież nie podsumowałam jeszcze właściwie gwiazd dzisiejszego filmiku, czyli palety z Paese. Bardzo mi się podoba. I tak jak powiedziałam w trakcie wykonywania makijażu, ja mam już 10 pomysłów na makijaże z tej palety. Fajnie się z nimi pracuje, te matowe cienie się pięknie między sobą przechodzą. Ten matowy beż robi ogromne wrażenie, bo on jest mocno pigmentowany, ale jest też satynowy, więc ładnie wygląda, jak się go nawet zbuduje, wiecie, wewnętrznym kąciku. On nie wygląda tak sucho. Jest przepiękny koral. Można nawet tą samą czwórką zrobić taki zwykły, może tak wam pokażę. Tą samą czwórką można już wykonać taki ładny, prosty, dzienny makijaż, albo zaszaleć i wiecie, coś tam jeszcze innego dodać. Także oj, ten Mars, no, że że tego Marsa nie użyłam. Co się odwlecze, to nie ucieczę. Ja jeszcze wezmę tę paletę w moje rąsie. Także ode mnie też ogromny plus. Bardzo mi się podoba. A jeśli o pomadkę chodzi, to nie jest za jasna. Wydaje mi się, że nie jest za jasna. Natomiast mm, nie jest na tyle piankowa i delikatna w swojej strukturze jak oczekiwałam. Ona jest taka jakby mniej napigmentowana, więc ona wygląda delikatniej na ustach niż tradycyjna matowa pomadka w płynie. Ale mam ochotę Nałożyć jeszcze trochę blasku. O, o tak. I to już w ogóle pomoże mi zniwelować taką jasną kreskę. Czyli tak ogólnie, dzisiaj trochę plusów, trochę minusów. Na szczęście tych plusów jest więcej niż minusów. No z mojej strony tam mgiełka kompletnie mnie zawiodła dzisiaj, także nie mogę wręcz o niej zapomnieć, bo ją bardzo czuję na twarzy. Ale mój humor poprawia mi nieskazitelna cera i ładny makijaż albo makijaż oczu. Nie, ogólnie powiedziałabym, że pozytywny jest ten test. No i ten puder z ipery pod oczy. Ach, musicie spróbować. I ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Pamiętajcie, że jak zawsze w opisie pod filmem znajdziecie pełną listę kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami, pod którymi możecie je znaleźć. Tam też są informacje na temat mojej bluzy. I co jeszcze? A jeszcze paznokcie i zegarek, takie szczegóły też w opisie się znajdują. Jeżeli mam biżuterię, to też te informacje tam są. Także do Was zapraszam serdecznie. No i jak zawsze czekam na Wasze opinie na temat tych kosmetyków, które dzisiaj widzieliście w akcji albo być może testowaliście na własnej skórze. To jest zawsze najlepsza informacja zwrotna, jaką mogę dostać, także, także zachęcam też gorąco do komentowania. A jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, proszę Was o zostawienie kciuka do góry, i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Ostatnio na przykład takie dwa się na kanale pojawiły. Widzieliście już? Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!